Największa impreza plenerowa w Szczecinie odbędzie się po raz 63. Tym razem jednak zamiast gwiazd muzyki pop czas umilać będzie Chopin. A to wszystko w związku z 200. rocznicą urodzin kompozytora. Poza tym standardowo będziemy mogli podziwiać żaglowce i oldtimery. Do Szczecina zawita ich bowiem około 40. W tym roku Dni Morza będą miały szczególny charakter. Będą miały szczególny charakter dlatego, że będziemy mieli wspaniałe jednostki, których jeszcze w Szczecinie nie było, o czym opowie pan Jerzy Raducha za chwilę, ale też dlatego, że mamy rok chopinowski, a zatem wokół właśnie Fryderyka Chopina będziemy budowali program artystyczny tych wydarzeń. To wiąże się również ze wspaniałą wyprawą naszego żaglowca Fryderyka Chopina, dla którego portem macierzystym jest Szczecin, po portach europejskich, właśnie promujących muzykę Chopina i rok chopinowski w Europie. Do Szczecina zawinie żaglowiec Fryderyk Chopin, który będzie atrakcją nie tylko dlatego, że przeszedł gruntowny remont, ale będzie stanowił także tło dla widowiska plenerowego Chopin na Chopinie wraz z dwoma innymi żaglowcami Iskrą i Pogorią. W ramach projektu Promujemy Polskę Razem, polska organizacja artystyczna jako beneficjent środków unijnych przedstawi po raz pierwszy prezentację potencjału polskiej turystyki. Projekt Promujemy Polskę Razem jest projektem finansowanym ze środków unijnych z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jest to projekt trzyletni. W tym roku główne hasło to jest rok chopinowski i główne motto przewodnie to jest rejs Fryderyka Chopina dookoła Europy. W ramach projektu Promujemy Polskę Razem, polska organizacja turystyczna jako beneficjent środków unijnych przedstawi po raz pierwszy prezentację potencjału polskiej turystyki.